takim clue we wioślarstwie jest czucie. Czucie wody, czucie tego, jak łódka płynie i te czucie odgrywa dużą rolę też przy zgraniu osady, czyli to, jak jesteśmy dobierani, czy to do dwójki, czy to do czwórki. Ja jestem szlakową, Magda jest noskową, Magda jest tą, która mnie popiera, a poza tym jest osobą, która bardzo dobrze potrafi się dopasować. I ja siedząc na szlaku mogę jechać swoje i mam do niej w 100% zaufanie. Wiem, że co bym nie zrobiła, nie muszę nic mówić i ona pójdzie za mną w ogień, nie muszę krzyczeć na finiszu, że teraz odpalamy, bo ona wie, kiedy ja zaatakuję i to myślę jest bardzo istotne w tej łodzi i sprawia, że wiemy kiedy bez słów i rozumiemy się naprawdę bardzo dobrze. Aż mi ciarki w sumie przechodzą, jak o tym mówię, ale naprawdę to, myślę, tworzy taką siłę naszego debla. Trening jest podstawą po prostu. Najpierw jest trening, a później jest cała reszta i wiemy, że dla tych igrzysk warto poświęcić naprawdę bardzo dużo, żeby ta łódź płynęła tak jak obecnie. Motywacja do pracy zawsze jest potrzebna, bo to, że ma się tak jakby worek medali, to nie znaczy, że się jeszcze jest najlepszym i zawsze jest nowy cel, nowe wyzwanie, nowe osiągnięcie do zdobycia. Faktycznie jeden medal już mam, ale czemu nie mieć jakby drugiego? I taki sobie stawiałam cel też po Londynie, podejmując w sumie wyzwanie 4-letniej pracy do następnych igrzysk. Nie mówię o tym głośno, bo ja nigdy nie mówiłam głośno o medalach. Próbujemy podejść do tego tak, żeby to był bieg życia. Myślę, że takim jednym wspólnym mianownikiem jest to, że mamy duże serce do walki i do tego sportu, że stawiamy czoła przeciwnościom. Pomimo, że jesteśmy niskie, to zawsze chciałyśmy tupnąć nogą i pokazywałyśmy, że te małe też się do tego sportu nadają. Myślę, że to nas łączy. Też ten taki charakter waleczności, że wiemy, czego chcemy w tym sporcie i tą swoją ciężką pracą do tego dochodzimy. Zazwyczaj jest tak, że nasza taktyka na bieg nie zmienia się. W sensie mocna, zdecydowana 500-ka, by być w stawce, nie stracić jakby kontaktu z tą czołówką. Środkowy 1000 jakby równy, konsekwentny, nie w za wysokim tempie w porównaniu do reszty osad. No i od tak zwanego 700, czyli od takie mamy hasło żuraw, to jest skądś się wzięło, żeby łatwiej powiedzieć, zaczynamy po prostu podkręcać. Myślę, że ostatnia 500-ka to już jest ile możemy, 200 metrów zawsze niesie, bo to już jest finisz, to są już emocje, niekiedy ruchy są już niekontrolowane, ale myślę, że takim biegiem do odwzorowania i który dziś sobie już nawet zwizualizowałam, jest ostatni bieg z Pucharu Świata w Poznaniu. Jak my byśmy tak popłynęły na igrzyskach, to będzie dobrze. We'll be right back.
chciałabym, żeby to był nasz wyścig życia po prostu. Wiem, że jesteśmy w tej czołówce światowej, że stać nas na wiele, zdrowie jest w bardzo dobrym stanie, nie dolega nam nic, nie mamy kontuzji, więc jeżeli pojedziemy swój wyścig życia dla siebie przede wszystkim, oczywiście też dla kibiców, bo o nich też się pamięta zawsze, ale jeżeli zrobimy to, co potrafimy najlepiej, to myślę, że po przepłynięciu linii mety będziemy najszczęśliwsze na świecie.